śniadanko. Taki omlet z boczkiem i z serem. Tu pobrały. Dużo pieczywa do karmienia ryb, bo w morzu ryby karmimy. Dobra, i mleczko. Pomarańczyk i kawusia. Zbieram energię, bo się okazało, dla takich jak ja jest więcej roboty na emeryturze jak się było w czynnej. Dlatego zbieram energię, wracam i o, dzisiaj taki obiadek. To jest ta wołowina. To są owoce morza. Tutaj pizza. A ja chciałam takie zdrowe, no bo nie wiem, nic dobrego nie wypatrzyłam. Ja to, a tutaj gdzieś ryba jest jeszcze, poprzykrywałem to. Dokładka spaghetti. Bakłażana. Wjechało jeszcze jedno spaghetti, ale już nie filmowałem. To taka szarlotka z lodami. Jaki wziąłeś smak? Śmietankowy i cytrynowy. Aha, dobra. Tam wziąłem truskaweczkę. Truskaweczkę. No, pokażemy jak wygląda hotel. Tak. Cały ten ośrodek, kompleks. Nikolciu, chciałabyś coś dodać? jest fajny. To są domki, każdy mieszka. W swoim domku. Myśmy mieszkali w jakimś swoim domku, ale tak jakby mamy pokój hotelowy. Coś takiego jak budują te takie osiedla. Nie? No. O, tutaj będzie zaraz drugi basenik. Nikolcia, to jest ten basen dla dzieci. Malutki. A dobrze, bo na kolację wszyscy poszli. To jest ogólnie taki jeden duży basen, a tam jest taki mrodzik dla małych dzieci. Pokażemy im jeszcze ten taki dla dorosłych, nie? Ten drugi, no. Dobra. Jest głębsza woda. Tam jest kawiarnia i piwo i kawa. Ta, tutaj jest ta taka strefa. My to mamy trzy baseny takie większe. Tak. Albo cztery. Tutaj jest taki wodospad fajny, nie? Tak, no. No. Tak, no tutaj. A, no. A to jest ten dziki, dziczek na górze, a tu dziki wychodzą na jezdnię. A, no ta. Tak. Tu jest kolejny basen. Ty, a dzisiaj tu będzie jakaś impra, widzisz? No bo widzę, przygotowują się. A, tutaj się przygotowali, te krzesełka porozstawiali, jakiś będzie show. Show wieczorem. No jak chcecie, możecie przyjść, wiesz. O, tu jest tak. A, tu jest jeszcze kolejny. Na wieszakach, tak jak tutaj, są plakietki, że nie można sobie zajmować leżaków. Ty, a ja w ogóle z tych basenów nie korzystałem, bo cały czas na plaży siedzę. To jest takie większe jacuzzi. Tak, to jest jacuzzi większe takie. Czekaj. O, a tutaj jest takie coś. A tu jest bar Lula, zobacz, widzisz? No jest. No jest bar. Teraz otworzyli. No. Wieczorem pewnie. No. To jest bar, możemy sobie usiąść. Bo to jest ten wieczorem do kolacji, po kolacji. A, po kolacji, tak. No. A tam można iść na zachód słońca. Tak mniej więcej wygląda cały ten hotel. To jest Red Sun? Tak. Village? Red Sun Village. Cztery gwiazdki. Red Sun. No, leżaki też są takie w miarę wygodne. Tak. Nie są twarde. O takie coś, na głowę. To jest na głowę, żeby nie patrzeć. No. To co, lecimy na kolację? Tak. Yeah. Dzisiaj taka kolacyjka. To jest ten. Jakaś taka mała ośmiorniczka. To jest ziemniaczek, to jest jakieś mięsko, to jest salami, ricotta. Ty, a wiesz co to jest? To? To jest ryba czy mięso? Chyba ryba marynowana. Ryba marynowana. A ty co zawijałaś? Tuńczyka widzę. Tą ricottę, to jest łosoś. Grillowany. No i warzywa. No dobra. Ja sobie wzięłam kluski w sumie z tym sosem i w oliwki, arbuza, melona
A, i tą mackę taką. Dobra, to smacznego. Smacznego. Wziąłem taki deserek. A tu jakieś sery takie są. To są jakieś sery, a to jest jakiś kozi. Ten jest kozi. Ten jest kozi. A ten jest brie. No. Prywatny teren. Passaggio pedonale. Idziemy. To jest dojście do plaży. Koza, ale tutaj, tutaj też są te dziki. Wygodne na takie upały. W nocy wychodzą. No. O, takie. Jesteśmy w lesie piniowym. Słuchaj, ale Nikolcia, może powiem wam, ale byście się zdziwili, w Polsce też są takie lasy. Są takie ale lasy, ale te sosny są troszeczkę, to jest inna odmiana. Dzisiaj ciepła noc, bo zawsze chodzi, bluzy były i grube spodnie. A, tu i tak jest za gorąco, nie daje się wytrzymać. Powiem wam tak, i tak jest za gorąco. Jest i tak. O, ale pięknie słońce wylazło. No i będzie dzisiaj piękny zachód słońca. No bo właśnie na zachód idziemy. Tylko, że to jest teren prywatny czyjś, ale chodzić można. Dobra. Patrz na to, ten w ogóle nie ucieka. Pa, ten nie frunie. Patrzcie, zobaczcie, on fruwać nie umie. Patrz, zobacz. Zobacz. Może on spadł z gniazda. A, z gniazda no. Wypadł. No. Mordo. Mordo. No co ty nic mu nie zrobi przecież. On się zawiązał, może w tych... Zobaczcie, on nie może wyjść. Dobra, uratujemy go, kurde. Poczekaj, ja go uratuję, poczekaj, bo mu to wlazło. Tam jest jego mama. No. A, to mu wlazło w to. A, i matka przyleciała. Tam jest jego mama na górze. Tak. Tak, on się tu zamieszał, no chodź. Bo to bokuje. Mhm. O, przez to. Przez to przeszedł, Jezu. Poczekaj, poczekaj, mordo, teraz. No. A ty wariacie, on tu za skrzydło się za... Poczekaj, nie, bo on się tak... Idę, on się wycofa, bo wiesz co? On się boi. On się boi. Tak, on się, wiesz co, patyk. W patyk się zakleszczył sam. Dobra. Z gniazda wyleciał. Ale niezły, niezły ten las. Tak, tu są same kamienie, takie są zejścia. Kamieniste, wiesz? O Jezu! A to kuje! Patrzę, czy nie ma skorpionów. Nie, tutaj... To jest sa... No. Tutaj raczej byśmy się nie ten... Nie rozbili. Nikola, na zachodzie słońca, stąd widać dobrze słońce. Powiem wam... Ja wiem, tam bym do morza zszedł. Kurczę, pójdę, zobaczę, czy się da tędy. No powoli, kamienie. To jest teren... Co? Gdzie? Ty weź mnie nie chcesz, bo ja myślałem, że naprawdę jest wąż. Kurde. Pierdziele. Ale teren jest iście kamienisty. No. Ty, to lawa wylała. To widać, że to lawa wylewa. Ty, jest zejście do morza. Ja tu mogę sobie jutro leżeć. Jest zejście do morza. Normalnie można pływać, tu kąpać. Ty. I tu zejście do morza jest. Normalnie tu samemu można... Jutro tu samemu możemy leżeć. Witajcie na mojej prywatnej plaży. Nie trzeba być miliarderem, aby mieć plażę na wyłączność. Tu jest dobre miejsce do leżenia. Tu. Tu, na tych kamieniach. Karimatę wezmę, będzie wygodnie. A tu jest fotel. Tu jest fotel. Fotel. No fotel jest z kamienia. Powiem wam, wojsko, jakby tu desant wyszedł, to by z tej wody wyszli i by tutaj tak szli, szli i by poszli tam. I by wyrżnęli miasto. Nie, żartuję. Zależy, która armia. No. Zależy.
No, zależy. Jakieś takie muszelki dziwne. To jest tak, jakbyście byli na szlaku, tylko oni idą tydzień czasu i śpią. Tam jest ten dom, można do niego dojść, do tej willi. Tu jest jak na jakimś szlaku turystycznym, a to nie jest żaden szlak. My tu sobie po prostu przyszliśmy. Kurczę! Tak, to jest droga do tej willi, no. Idziemy? Nikola, no. Idziesz co? Idziesz. Ugoszczą nas w osi? Tak, ugoszczą nas. Rybą w kamizelce kuloodpornej. Nie, co ty, oni, jak powiesz, że jesteś z Polski, to oni są w szoku, będą w szoku. Z Polski? El Polako? Tak, dzisiaj się pytali, czy jesteśmy z Francji. Tak. Boże, Nikola, to czy z Francji my jesteśmy? No właśnie, a Nikola Zalewski. Idziemy tam zobaczyć? A nie do domu? No dobra, możemy tu i tu. Dobra, to tam. Chodźmy na początku do domu. Powiem wam, tydzień czasu idą po szlakach i tak się kładą na przykład. Jest taka miejscówka, to idą tam spać. I z rana wstają i dalej idą ale po szlaku. Dzikie świnie. O Jezu. Dzikie świnie. W Polsce też są dzikie świnie. No, dobra. Do tej willi nie możemy dojść, bo on się tak obmurował. Jest ogromny mur. No. A Berlusconi tu mieszka. Sam Berlusconi se willę tu wybudował. Ty no, zobacz jaki ma teren i zobacz. Tej willi to nawet nie widać, a samo ogrodzenie ma z 10 km. Sam ten mur ma 10 km. Kurde. No. Ale tutaj chyba dalej drogi nie ma. Jak nie ma? No jest na kamieniu. A i tu się kończy ten mur, bo niby, że przez krzaki nie przejdziesz. I co, do tego naszego trendu dojdziemy? No, chyba tak. Do tych kortów tenisowych. Serio? O? A może też do tej Isola Rossa? Nie dojdziemy do tego. Nie, dobra to. Wracamy, bo to chyba dojdziemy do Isola Rossa. Dojdziemy przez te... Zoba. Słońce razi, ale na kamerze nie będzie raziło. Bo wtedy jest wid... Poczekaj. Jest zejście. Słuchajcie, na samą plażę. Jo, no sam dół. O kurcze. Tutaj coś wisi na drzewie, jakaś ściera. Ty, jest zejście, ale ja nie wiem, czy wy zejdziecie. Ale echo. Zoba, prywatna plaża. Poczekaj, ja zejdę. Jakbym spadł. Poczekaj, wy nie schodźcie. Nikola, ty nie schodź. Ty, i tu jest prywatna taka... O cholera. Szkoda, że nie mam GoPro. Ale bym miał filmy, człowieku. Nie, Nikola, nie schodź. Ty, jest. Tutaj można leżeć na tej plaży samemu. Tu są kamyczki. Tu się da zejść. O, i puca. I cała plaża dla ciebie jest. Calusieńka. Tu jest piękne zejście. No. Da się zejść. Tylko jak się jedną ręką trzyma komórkę. No, tu. Dokładnie tu. I tu na plaży można leżeć. I cała plaża dla ciebie. I to w cieniu jeszcze. Kurczę, ale miejscówka. Powiem wam, miejscówka zacna. Przyszłaś tu? Tak. No, miejscówka. Miejscówka zacna. A i po tym się schodzi tam? Tak, tam na plażę. Schodzisz, ta plaża jest cała prywatna dla ciebie. Taki klimat jest. Tylko kamienie. Trzeba mieć buty do tych kamieni. Tak, żeby buty mieć tylko. Przychodzimy tu jutro. I sobie tu poleżymy. Sami na plaży. Ja sobie tu przyjdę, sobie poleżę z godzinę, ze dwie. No. Dobra. Idziemy. Kolejna plaża. Tutaj takich miejsc
To jest pełno, jedno obok drugiego, takich prywatnych plaż, że sobie sam leżysz. Kurczę, niesamowite to jest. No. Niesamowite. Piękna, piękna jest Sardynia. Na serio polecam. Polecam. To nawet nie chodzi o to, że to jest fajnie, to jest po prostu przepięknie. I co? A, fotę, fotę. Może z tatusiem. Tatuś? Tatuś! Ty, Nikola, ty masz tatusia. Może z tatusiem zrobimy zdjęcie. Ty masz tatusia. Nikolcia, co za czasy, że dzieci tatusia mają. Poczekaj, poczekaj. A, do zdjęcia, bo ja w drugą poczekaj. Tam się patrz. A, poczekaj, dobra. No ale odłóż ten telefon. Tak leżę. Bo widać bardziej kąt. Tak leżę. Zyskamy z takim widokiem? Nie. A ja sobie tak leżę, na kamieniu. Kurczę. Ja tu idę spać. Nie wiem jak wy. Dobra. O, ty, z tego kamienia tu widać coś. Słońce? Słońce. Dobra, noc. Odwiedził nas pan z Wietnamu. Tak. To jest Wietnam. To jest ten. Nie mam tych Chińczyków w szkole, jest tacy śmieszny. No. Oni są. Wietnamczycy są spoko. No. Bardzo. Bardzo miły pan. No co, do filmu go nagrywam, nie? Tak, ten hajan też już mnie robi te bomby. No. Nie wiem, czy będzie tego włoskiego, tą cytrynówkę będzie widać. O, teraz widać, dobra. I wieczory. Kupku papierowym.